Witam Was, moi kochani, ja jestem Krynio i zapraszam na kolejny odcinek Od Zera do Ranchera. Kontynuujemy to, co nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku, czyli tutaj zostało nam jeszcze popryskać na chwasty. Jak pamiętacie, tutaj wyszła jakaś dziwna rzecz, ponieważ taka ramka chwastów dookoła pola mi została. Więc nie wiem, co to z tym będzie. Dobra, jeszcze trochę mamy środka chwastobójczego, więc zasuwamy, opryskamy chwasty, żeby mieć je już z głowy. I zostanie nam jeszcze dokończyć żniwa u sąsiada. Także na pewno będzie grubo, bo pryskanie chwastów chwilę zajmie, jeszcze dojdą żniwa i zobaczymy, czy jeszcze będzie jakaś ciekawa misja. Tam kosimy u sąsiada owies. Zobaczymy, jak owies będzie nam sypał. Ile wyjdzie tego do końca. No i już zaczyna się przygotowywanie pod nasze żniwa. No bo jak popryskamy tu chwasty, to za moment przyjdzie okres nawożenia. Dobra. Obrócimy się. Będzie po chwastach, będzie pewnie wzrost. Po wzroście trzeba będzie opryskać nasze zboża, żeby były nawiezione dwukrotnie, bo jak pamiętacie, pierwszy raz to mamy siewnik z podsiewaczem, więc już jedno nawożenie mamy. I widzicie, tu na polu 18, co sąsiad robił, już chyba tej ramki nie ma, co jest na moich polach, które miałem na początku, więc myślę, że trzeba będzie je po prostu przejechać kultywatorem, bo inaczej tego chyba nie usunę. Ale dobra, zrobimy to po żniwach, bo u sąsiada chyba taka ramka już nie zostaje, to co kupiliśmy jego pole. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, przybliżymy sobie. O właśnie, tutaj nie zostaje, bo tutaj widzicie, została jeszcze taka ramka z pszenicy, jakieś to takie dziwne. I chwastów, tam jakiś taki pierdolnik został, nie wiedzieć czemu. Oho, no i teraz to ja już tu niewiele będę widział, bo już mi wskoczyła pierwsza faza wzrostu. Więc dobra, próbujemy, może się uda. Czekajcie, może teraz będzie, o, lepiej bez świateł. To opryskać jeszcze te chwasty widzę. Ale już w rzepaku będzie ciężko. Trzeba będzie tam już chyba pracownika wynająć. No tu jeszcze widzę te chwasty. Takich nie widzę wcale, tak jest lepiej. Dlaczego tam został taki pryszczyk mały? A propos, tutaj gdzieś, tu nic nie widzę, ale prysnę, zobaczymy, jak to wygląda. O, i tutaj też niby nie do końca dojechałem. Dlaczego to tak wygląda? Zaraz zobaczymy, bo może akurat trzeba kawałeczek dalej pociągnąć oprysk. No i znika, więc dobra. Czyli tutaj jedziemy od trawy, bo inaczej się nie da, trzeba już zacząć na trawie pryskać, żeby złapało pełną skalę pola. I żeby to wszystko
miało ręce i nogi. Dobra, na ostatnie pole chyba zatrudnię pracownika, bo już chyba tam nie będę widział tych chwastów w tym półmroku. No co by nie było, mamy już 23 godzinę w grze, więc już trochę ciemno się zrobiło. Posprawdzamy jeszcze ceny później. Mnie zastanawia, czy Anusz Widelec nie będzie ceny na coś. Dobra. I jeszcze jeden przejazd. O, gdzieś zaczepiłem chyba lancą, bo tak. Czekajcie. Dobra, tu jest wszystko jak ma być. Tam jakiś taki mały element został, ale to już aż tak dokładnie nie będę wybierał, bo to szkoda oprysku. I zaraz będę miał trzy pola już opryskane na chwasty. Że chwasty już będą prawie zwalczone. Podstawa to jest zadbać teraz o swoje plony, żeby były jak najlepsze. A później będziemy się martwić jeszcze tutaj podciągnę trochę. No i dobrze, czyli pole 20 i pole 19 muszę przejechać kultywatorem, bo inaczej ta ramka będzie mi cały czas wyskakiwać, że coś jest nie tak, czy trzeba do końca to pole objechać. Tutaj myślę, że zaraz zobaczę, czy ja to będę cokolwiek widział. O, słabo, słabo, naprawdę słabo. Ja tu nic nie widzę, więc dobra. To pole już zrobi pracownik. Ja się przenoszę, moi drodzy, do Maseja i kontynuujemy żniwa. A potem jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądało nawożenie. Czy będę coś widział, czy trzeba będzie wykorzystać pracownika, bo to szkoda czasu. De facto mógłbym zatrzymać wzrost, przyspieszyć czas, ale jedziemy na pełnej, nie ma co się zastanawiać. Pracownik, myślę, super dużo mnie nie będzie kosztował, więc może mi się uda to ładnie ogarnąć. Bo trzy pola sam zrobiłem, on akurat to największe pryśnie. Najwyżej po nim tylko poprawki zrobię, bo to już zostaną takie małe elementy, jak znam życie, więc problemu większego nie będzie. To mi pasowało wreszcie skończyć ten owiec, bo już go dość sporo tutaj skosiłem, ale też i sporo go zostało, więc myślę, że zaraz ten kawałek, co teraz koszę, mam 7 pokosów, dobra, wyjeżdżam na zewnętrzną stronę tu w prawo i ten kawałek, co zacząłem teraz kosić, skoszę do końca i potem zjedziemy tam na dół kosić resztę. Już jest fajnie, bo już na moim, że tak powiem, gospodarstwie coś się też zaczęło dziać. No tutaj też skoczą na pewno misje u sąsiadów. No chwasty, no nie wiem jak na tej mapie, bo widzę, że każda mapa rządzi się swoimi prawami, jeżeli chodzi o ceny, jeżeli chodzi o właśnie
wielkości kontraktów, czyli kasę, jaką otrzymujemy za kontrakty. Więc myślę, że to akurat tutaj nie będę prorokował, co za ile będzie, bo nie znam tej mapy na tyle jeszcze, ale no zobaczymy. Na razie trzeba by było, że tak powiem, dobre 2-3 sezony żniwne zrobić, żeby wiedzieć, jakie są ceny, jakie są wydajności zbóż mniej więcej i żeby wiedzieć, czym akurat mogę się konkretnie zająć, więc liczę, że tak około 3 sezonów będzie takich na wyczucie, na tyle, na ile znam farminga, bez względu na mapę, więc idziemy na wyczucie. Zobaczymy, jak to się wszystko zaprezentuje i ile pomoże mi moja znajomość ogólnie farminga i jak to w nim występuje. Dzisiaj właśnie zainstalowałem nową aktualizację 1.4.1.1. Niewiele ona tam pozmieniała, bo trochę maszyn poprawiła, także no jestem ciekaw, powiem wam szczerze, na szybko ją zainstalowałem, nawet nie przejrzałem do końca dziennika zmian, co zostało poprawione, także no mam nadzieję, że w tak zwanym międzyczasie uda mi się to ustalić, co akurat farming poprawił i co zmienił na lepsze, a co na gorsze. Bo to też im się zdarza, akurat wiele rzeczy robią fajnie, ale też niektóre rzeczy, że tak powiem, pierdzielą zamiast poprawiać je na lepiej. No ale takie są uroki zmian, że jedne są na lepsze, drugie są na gorsze. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie ciekawego. No i zaraz będziemy mieli pełny zbiornik znowu. Dobra. Jeden mamy wysypany, teraz będzie drugi. No akurat na tą przyczepę wchodzą chyba 4 zbiorniki niecałe. Widzicie, tutaj takie drobne poprawki trzeba będzie prysnąć po pracowniku, ale to nie ma tragedii. Czy w misjach coś się opryskiwanie, prasowanie, zbiór plonów? Tutaj zbiór polonów bawełna, tu się nic nie zmienia. Zbiór plonów, pole numer 1, pole 5, pole 10 to jest już wcześniej, pole 2. Prasowanie, opryskiwanie. Środek chwastobójczy, pole 21. Pole 21 jest tutaj i środek chwastobójczy. No to myślę, że też fajna kasa. Więc trzeba kończyć misję, bo tutaj też 3000 jest do, że tak powiem, przytulenia. Nie ma co, zasuwamy. Bo Anusz Widelec uda się jeszcze zarobić parę złotych. No i tu mnie zastanawia, a cen nie sprawdziłem, ale to przy następnym zbiorniku. Myślę, że jeszcze zanim pojadę na kolejną misję, zanim to skończę, to że mój pracownik jeszcze nawiezie te pola. I tam widać światła zasuwa ostro. Więc myślę, że jeszcze
będzie mógł ponawozić trochę. Więc wykorzystamy ten płynny nawóz, który mam na farmie i po prostu pracownik będzie to robił, bo nie ma za dużo misji. Myślałem jeszcze o tych burakach. Tylko powiem wam szczerze, to będzie misja no dość długotrwała chyba. Nie wiem, jeszcze nie zwróciłem uwagi, gdzie trzeba te buraki zawieść. Więc może gdybym pracownika wynajął. Tutaj mam traktor, na który wchodzą dwa. Gratisie, że tak powiem, na innych misjach skoszenia. No na razie było 12 ton słonecznika, 25 chyba jęczmienia. Zobaczymy, ile będzie zaraz owsa. Także no, muszę przyznać, że zostaje trochę tego. Tutaj widzę, pracownik już skończył. Później i najwyżej spróbuję te pozostałe ogarnąć. No w nocy ciężko się pracuje, to jest fakt, bo no niewiele tu widać czasami, ale no jak nie ma wyjścia, to trzeba zasuwać. Ja tam akurat nie zawsze staram się, żeby ta noc jednak była, no ale jak są prace, które trzeba wykonać w nocy, no to się je robi, bo akurat tutaj tak wyszło, a przy żniwach postaram się, żeby te żniwa jednak były w dzień, nie w nocy, no bo też i w nocy bywały żniwa. Także tutaj postaram się te prace wszystkie porobić i żeby dojrzewanie minęło w miarę fajnie i żniwa były w dzień, bo to jednak u siebie lepiej, żeby w dzień, choć te prace u sąsiada można w nocy kosić, a u nas musi być w dzień suche zboże. Mam nadzieję, że deszczu nie będzie tutaj z tych chmurek, bo tutaj niby chmurki, ale tych chmurek dużo nie ma. Więc myślę, że uda mi się to jakoś połapać. Kurde, ten owiec nawet fajnie idzie, cięcie go. Tylko że no to pole jest troszkę mniejsze, ale po przejazdach widać, jak jest słabiej na wydajności. Ale tutaj od razu zauważcie, że nie ma rozsypanego wapna na tym polu. Nie wiem, czy ono jest w ogóle nawiezione. No jeżeli jest, to pewnie zraz, więc tutaj ta wydajność jednak też z tego pola jest słabsza. Ale sąsiad się tak zadecydował, więc szybciej idzie troszkę koszenie, bo mniej tego wysypywania, mniej jeżdżenia z tym owsem. Także myślę, że tutaj jeszcze raz, dwa razy. No, może trzeci jakiś taki, że tak powiem, szlifik na poprawkę, jak coś zostanie. Bo to każde ziarnko się liczy, bo potem może to
sąsiad nam zostawić, więc dla nas im więcej zostanie, tym lepiej. Także zasuwamy, tu mi wyszło to przecięcie się tak lekko chyba z klina, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało po skoszeniu, czy uda mi się to jeszcze na raz wziąć, czy będę musiał coś tworzyć. No, wszystko się okaże. Kurde, to mnie zastanawia, czy uda mi się na raz złapać. Może być ciężko, ale dobra. Jeszcze około tony potrzebuję, żeby mieć pełny zbiornik. Ale myślę, że nie dojadę do końca i będzie. Nie, tu zostanie taki kawałek, widzę, że trzeba będzie poprawić, bo tu już szerzej schodzi. Także no akurat w tym miejscu od połowy, powiedzmy, trzeba będzie pociągnąć jeszcze końcówkę przejazdu, taką delikatną, żeby zebrać całe zboże, bo tu się fajnie szeroko zrobiło. No ale dobra, no lepiej, że tak powiem, że będzie tego zboża więcej. Dobra. Podjeżdżamy, wysypujcie to, czyli będą dwie przyczepy tak czy tak musiały pojechać, bo na jednej mi tego nie zmieści. Dobra, teraz do pracownika, co my tu mamy? Te poprawki, ok. Dużo tego środka nie powinno pójść, więc lecimy, poprawimy to po całości. Jedną i drugą stronę i wtedy będę miał już maksymalnie odchwaszczone. Tutaj nie dojeżdżaj, to jest akurat domeną pracowników, że nie dojeżdżają wszystkiego i zostają takie końcówki, ale można by to było zostawić, jakoś by specjalnie to na plon nie wpłynęło, ale jak się patrzę na mapę na podglądzie i widzę, że tutaj takie kawałki są właśnie tego nieopryskanego na chwasty, to nie, popatrzcie, przybliżymy sobie, gdzie ta mapa. O, i tu już jest ładnie, nie ma nic, jeszcze tutaj pryśniemy i będzie z głowy. Będziemy mieli chwasty ładnie ogarnięte. Bo z tego co wiem, to nawet gdybym to opryskał jako poprzeczniaki, to i tak pracownik zostawi mi w środku pola takie niedociągnięte. Nie wiem, od czego to zależy. Jakoś tak są poustawiani, że za wcześnie jakby nie mógł tych 2-3 metry dalej podciągnąć, tylko wcześniej już wyłączał opryskiwacz i no co zrobić? Nie można mieć wszystkiego, jak to mówią, ale i tak robotę robią, więc tragedii nie ma, ale ja tutaj chyba oprysku nie będę widział, coś mi się zdaje. Nie ma szans, wszystko za ciemno. O, z opryskiem, oprysków nie poprawiam. Chwasty jeszcze tak, bo mnie, że tak powiem, kłują w oczy. To poprawiam, po oprysku też zostają jakieś takie minimalne, ale tego już nie poprawiam po pracowniku. Czy ja tu będę widział nawożenie? Myślę, że nie będę widział. Dobra, podjadę, wyładuję.
Dasz się tu wyładować? O, akurat z tej strony, dobra, trudno. Napełniamy. O, niedużo mi tego zostało. Zaczniemy od pola 20. Zobaczymy, czy ja tu cokolwiek będę widział. Chcąc to opryskać samemu. No jest różnica, ale myślę, że sobie chyba tego nie dopatrzą. Coś tu jeszcze w tych światłach widać. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że sobie mijaków nie porobię. Bo jak widać, to jeszcze w dzień jakoś to nie ma problemu, ale tą wieczorową porą to tutaj nic nie widać. Jak to wygląda? No nawet mi to wyszło, muszę przyznać. Bo robię większy nakład, żeby nie poprawiać. No coś tu niby widać. No nic, dobra, próbujemy. Mam nadzieję, że nie zrobię sobie omijaków za dużych. Tu jakby też nie zasiał tej końcówki, co chwasty porosły. Takie to dziwne trochę. No to cała obramówka jakby nie była zasiana. Bardzo ciekawe. Nie wiem, to jest bardzo ciekawe, bo to na jednym i na drugim polu wyszło to samo. Ale myślę, że to trzeba będzie chyba jakoś wykombinować z pługiem, bo inaczej to chyba tego nie ogarnę. Dobra, sprawdzamy. Mamy nawiezione. Dobra, spróbujemy to samo na drugim polu. No i to spory kawałek jest. Nie wiem, o co tu chodzi, tu nawet zboże nie rośnie. Więc tak jakby... No, zobaczę jeszcze jeden sezon, bo mówię, nie znam tej mapy. Dla mnie to jest dziwne, więc jeżeli to się nie zmieni, to trzeba będzie wziąć pług. Chyba, że mam... Ale to muszę zobaczyć, że mam te głębosze, które mogą tworzyć pola. To bym wtedy to głęboszem ładnie wyrównał. To zobaczymy. Wszystko się okaże w tak zwanym międzyczasie, przy kolejnych sezonach. Bo na razie to będzie mój taki pierwszy sezon, ale coś mi się zdaje, że chociaż cholera wie, bo nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, powiem szczerze, a gram już trochę w tego farminga. Dla mnie to jest... Czekajcie, gdzie tu?
Gdzie on to zakończył, to pryskanie? No, teraz bym ja to widział. Jest taka ciemnica, że ja tu nic nie widzę. No ale chyba tutaj. Dobra, coś takiego. Mam nadzieję, że omijaków nie będzie. Chociaż gwarancji na to nie mam. Bo różnie się ustawiają. O, myślę, że to będzie omijak jak cholera teraz. Już się zaczął. A tu będzie poprawka. Nie, udało mi się. O kurde, popatrzcie. Nawet mi się udało, że nie ma omijaka. Teraz pytanie, czy ja to wezmę. Dobra. Ja tego na pewno na dwa razy nie wezmę. Więc muszę to zrobić. Dobra. Idziemy, pryskamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to wyjdzie tak, jakbym chciał? Czy nie? Może trochę za duży zakład robię i z tego to się bierze. No, ale przy takiej, że tak powiem, porze nocy wolę nie ryzykować. Troszkę więcej oprysku może mi pójdzie, ale będę miał w całości ładnie nawiezione i 100% plonów, że nie będę musiał się zastanawiać, czy wyda, czy nie wyda i ile mi tego wyda. No tu mnie tylko wkurzyło to właśnie, że taka sytuacja tu się stała, ale to myślę, że załatwi to. Tak myślę, że kultywator to załatwi po żniwach, bo nie będzie chyba wyjścia. A może? Dobra, próbujemy na ryzyko. Uda się, to się uda. Więc nie wydaje mi się, żebym jakoś super złapał, bo tu widzicie, miejscami doszło. Niby i niby też ma możliwość zasiewu pod ten, ale bezpośredniego. Ta stara, ale coś jej tu chyba nie poszło. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, moi drodzy, dlaczego to się tak zrobiło, ale spróbujemy to zlikwidować nie tak, to inaczej. Także już w następnym sezonie będę wiedział coś więcej. Bo może faktycznie trzeba było to kultywatorować i było bez głowy. Jak to wygląda? O, proszę, nawet mi wyszło. Dobra. To teraz jeszcze zostaje pole 18. Czy ja tu będę coś widział? Na tym polu to na pewno nic nie będę widział. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj sobie już zatrudnię pracownika, żeby mi ogarnął to pole i następne. Jadę kończyć te żniwa, bo ja ich nigdy nie skończę. Dobra, wysypał. Tu już niedużo zostało u sąsiada, więc warto byłoby skończyć. U sąsiada żniwa, także no jedziesz, jedziesz.
No jednak tu dość szeroko zostało, więc na raz tego nie wezmę, ale nie ma problemu. Myślę, że akurat to, co tutaj zbiorę, uda mi się dosypać, żeby była tamta przyczepa prawie pełna, bo i tak tam wrócę. I zostanie mi tylko mała przyczepa, mały ten mniejszy kawałek i na tamtą przyczepę wsypać, więc myślę, że tam będzie mniej po prostu. Dobra. I tą końcówkę już obkosimy. I będziemy mieli głowy. Ciekawe, ile de facto wyda tego. A miałem zobaczyć ceny, widzicie? Przeoczyłem. Ale dobra. Dojadę do końca i sprawdzę, jak to będzie wyglądało. Z cenami. Dobra, wysyp to ładnie. No tutaj pracownik nawozi. Gdzie robota pierwsza klasa. Ceny. 1267 mam słonecznik. 1267, było 1317. No to na razie jeszcze, chociaż de facto kasa mi jest potrzebna. Tutaj rośnie jeszcze soja i rośnie rzepak. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo kto wie, ile jeszcze zostało. Do końca wzrostu, ale myślę, że nie będę jakoś specjalnie na siłę sprzedawał, bo trochę kasy na trochę kasy zarobiłem na misjach na razie, więc poczekam z tym zbożem do ceny i wtedy dopiero zacznę sprzedawać. Myślę, że aż tak tragicznie ze mną nie będzie. No teraz trochę wykorzystam pracowników, zaraz odbiorę kasę za tą misję i myślę, że może jeszcze uda mi się, że tak powiem, wskoczyć na szybką misję do sąsiada z tymi chwastami.
ale to zobaczymy. Choć wolałbym tą misję z burakiem. Bo jednak będzie tego buraka dość sporo i 20 parę tysięcy, no to jest dwie dyszki bym przytulił na czysto. Bo muszę wypożyczyć sprzęt. Pracownik zakończył pracę. No to poczekamy teraz do pełnego zbiornika. I wtedy zajmiemy się pracownikiem. No jednak trochę tu też tego owsa jest mimo wszystko. Ale jakoś szybciej idzie cięcie tego owsa niż jęczmienia. Może dlatego, że nie ma aż tyle wysypywania, bo tam jednak dużo szybciej zbiornik się napełniał. Tutaj też pole 22, sąsiad chyba burakami obsiał, bo tak to wygląda, albo buraki, albo ziemniaki, ale chyba buraki są. Więc zobaczymy, bo myślę, że misje z burakami będą naprawdę lukratywne, bo będzie fajna kasa z tego i jeszcze zostanie sporo plonu. Co by mi później ewentualnie pozwoliło przy świniach, że nie musiałbym specjalnie u siebie zajmować się właśnie ani ziemniakami, ani burakami, bo tak zrobiłem na innych sezonach, że po prostu wykonywałem misję i zbierałem to, co mi sąsiad zostawił, czy buraka, czy ziemniaka, i później jak zacząłem, że tak powiem, świnie, to nie musiałem się martwić ziemniakami czy burakami, bo miałem już schowane w silosie i tylko czekały, aż zwierzątka przyjdą, więc mogłem sobie uprawę czy buraków, czy ziemniaków odłożyć. Więc jak ja zamierzam mieć duży chlew dla świn, także myślę, że na pewno się to przyda i pozwoli mi po prostu na jakiś czas się, że tak powiem, zabezpieczyć, że nie będę musiał od razu kupować paszy, żeby uzupełnić te buraki, ani też nie będę musiał sadzić, ani siać bulwiastych, czyli ani sadzić ziemniaków, czy siać buraka, żeby specjalnie tylko dlatego, bo będę miał świnie. Więc ja sobie tą misję na pewno wykonam. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to w tym odcinku, że tak powiem, wziąć tą misję i chociaż przyprowadzić maszyny na pole. No a następny odcinek byśmy zrobili z kopania buraków, bo już będę miał nawiezione pola. Także to, co będę czekał na wzrost, oczywiście mógłbym przyspieszyć czas, ale zarobię sobie na misji z burakami. To był trzeci przejazd i teraz czwarty zaczynamy. Zobaczymy, czy z czterech da zbiornik, czy nie. Myślę, że tu jeszcze około dwóch zbiorników będzie. Może troszkę więcej, ale to się okaże, czy aż tyle tego wyjdzie. Znowu tutaj widać lekki skos się robi, no bo tak wjechałem w środek i tak lekko ze skosa to przeciąłem, więc
No wychodzi mi tutaj taki lekki skosik, ale to nie ma problemu, bo nie robię tego na słomę, ani dla siebie, ani dla sąsiada. Nawet gdybym dla sąsiada robił na słomę, to jak będzie miał lekko krzywo, to nic mu się nie stanie. Siebie będę miał chyba tylko jęczmień w tym sezonie na słomę. Też chyba ją sprzedam. Będę musiał coś nad tym pomyśleć. Szukałem fajnej hali na słomę, żeby jej nie trzymać na dworze. I coś znalazłem. Nie są to stodoły, nie są to budynki, takie hale typowe, tylko takie hale przelotowe, że jest po prostu zadaszenie, chociaż są też hale z drzwiami, ale te z drzwiami mi się nie podobają. A tu mi się wydaje, że będę mógł po prostu przejechać po prostu przez tą halę i w niej zostawić, ale to zobaczymy. Na razie to są tylko takie wstępne warianty, może do czasu, zanim ja zacznę gromadzić słomę, będę miał już jakieś nowsze modyfikacje, coś się pojawi. No szkoda, że nie ma takich stodół, jak były w, albo wiat, jak były w, mówcie, w 17, że można było sobie po prostu podjechać i, dobra, odepniemy ją tutaj, ale zanim odepniemy to jeszcze, żeby sąsiadowi to nie zmokło, to przykryjemy plandeką. Bo tam było fajnie, bo podjechało się, wyrzuciło się przyczepę, no to się automatycznie poukładało, czy w stodole, czy w takiej wiacie, i mieliśmy tam powiedzmy 120 belek, czy trawy, czy kiszonki, czy siana, czy tam słomy, i to można było sobie postawić przy krowach, czy tam przy świniach, na przykład taką stodołę na słomę i mieć już na dłuższy czas i nie martwić się tym, że braknie, resztę można było sprzedawać, także człowiek wiedział, ile tego ma, było to pod dachem. O, myślę, że tu jeszcze jeden zbiornik prawie będzie, no bo tu cztery pokosy z haczykiem wyszły na pełny zbiornik. Dobra. Jak to wygląda? No nie wygląda to źle. Zobaczmy, no są z tej strony akurat. Dobra, to pierdyknę poprawkę, choć rzadko to robię, ale żeby nie było. Już po chwastach poprawiam to i pierdyknę. Włączmy jakieś światła. Opierdyknę poprawkę po nawozie, żeby to już ładnie wyglądało. Będę miał tutaj jęczmień nawieziony i odchwaszczony. O, i super. I jak to wygląda teraz? Pięknie i ładnie. Dobra, bierzemy się za pole 17. Tu mamy rzepak, więc też by wypadało, żeby ten rzepak ładnie sypnął. Więc cyk, pyk i myk. Kolega się bierze za pracę. I wracamy do masejka i kończymy żniwa. Tu mam nadzieję, że już ostatni, że tak powiem, podryk, że tu wyjdą ze 3 plus minus przejazdy plus ten kawałek. Myślę, nie powinno być tak źle.
Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sobie tutaj sprawdzę. Bo tu też trzeba będzie to lekko poprawić. Co on tu, jak mu to wyjdzie? Pięknie zasuwa pędzior. No dobra, bierzemy się za robotę dalej. Bo widzę, że on tam już w miarę sobie radzi. Dobra, tu już dużo nie zostało. I końcówka jakaś tutaj chyba zostanie, bo chyba nie uda mi się tego skosić na trzy przejazdy. No zobaczymy, ale już jest koniec owca praktycznie. Mam nadzieję, że w miarę to ogarnie. O, tutaj będzie jeden i tam zostanie sklina. No, nie powinno być źle. Myślałem, że to będzie gorzej wyglądało. No, chwasty u sąsiada, to by trzeba było pracownika wpuścić, bo tam nic nie będzie widać w tym zbożu. Ale to myślę, że to mi się nie opłaci w tym momencie. Chociaż, no zobaczymy. Najpierw muszę skończyć tą misję. Ja już myślę 5 do przodu. Się tu uda to zebrać i jak długo, żeby mi łapał całością. Jak najwięcej. To już się zaczną chyba schody. Chyba nie dam rady tego na raz zabrać. Tu już zaraz będzie się odcinał właśnie. Tu już się zaczyna robić klin, ale dużo tego nie zostanie. Też dobrze, bo akurat do tego miejsca wrócę tutaj pod przyczepę. Więc myślę, że pojadę tylko z tamtą przyczepą. Teraz zobaczę, ile tu będzie owsa, ale owiec słabiej sypie, więc może mniej go zostawić. Dobra, wezmę obie dla świętego spokoju, żebym zaraz nie zasuwał z drugą przyczepą. Cyk, pyk i myk i mam nadzieję, że zaraz będzie koniec. No dobra, jeszcze mam nadzieję został ostatni przejazd. Jak nie mam, jak już tnę. Co ty mi tu opowiadasz, że nie mam dostępu do terenu, jak ja już u sąsiada mam pozwolenie na koszenie.
No już końcóweczka, także nie jest źle. No ale tych prac trochę jeszcze tutaj do posprzątania po żniwach zostało. Muszę oczywiście header na wózek odstawić, ale to już, że tak powiem, kosmetyczne zostały zmiany. Wysypuj, jak tam pracownikowi idzie. No nie najgorzej. Zaraz skończy. Składamy kombajn. Jedziemy odstawić header na wózek. No dwa pola, trochę to trwało, ale kasiora jest. Tak jak wam mówiłem, no opłaca się zboża kosić, bo no zostaje, no każdy plon, zawsze sąsiad coś tam zostawia. I nie wychodzi to źle. Teraz muszę dobrze do wózka podjechać. O tak, mniej więcej coś takiego. Mam nadzieję, że dobrze się tu wcelowało. Wracamy teraz, odstawimy kombajn na gospodarstwo. Trzeba będzie naprawić, trzeba będzie umyć. Kierunkowskaz bym wyłączył. Czekajcie, mapę wyłączyłem. Dobrze, jadę. Patrzcie, tu szyby wszystko tak zawalone. On pobrudził się, mój kombajnik, więc trzeba będzie... Dziadu, nawet mi tu nie wyjeżdżaj. Co za desperat. Zboże ładnie rośnie. Gwiazdek mamy oświetlony. Dobra. Kombajn tutaj na razie czeka. Teraz tak. Tu muszę poprawić od razu, żeby nie było. Będzie ładnie opryskane. I będziemy mieli już przygotowane praktycznie pod sezon wszystko. Bo i usunięte chwasty, i nawiezione. Także tylko czekać, aż urośnie. Tak,
Dokładnie, tutaj cyk, pyk i myk, ciach, mamy gotowe, składamy koguty na pełnej i wracamy na gospodarstwo. Wyjechaliśmy. Teraz wjedziemy na razie na gospodarkę, a lecimy na przełaj. O tak. Ustawimy tutaj ładnie. To wszystko jest do mycia. Tutaj muszę się zająć tymi przyczepami, bo trzeba by było misję odebrać, więc trzeba spiąć przyczepy. Teraz cofamy. Gdzie ja mam to pojechać? Tutaj muszę przejechać 14. Aha, elewator zbożowy wschodni. Dobra, czyli muszę tutaj znowu sąsiadowi bawełnę wytłuczemy. No ale trudno. Pojedziemy sobie na krótsze przez sąsiada pole. Chce mi się go objeżdżać, chyba że zjadę tutaj. Chyba że zjadę tutaj. Wyjadę sobie ładnie wyjazdkiem. O tak. Jak kulturalny sąsiad. Teraz niekulturalnie nie widzę, żeby coś jechało, ale nawet jakby to wychodzimy na pełnej. Tu będziemy musieli, odsetki od pożyczki mi wskoczyły właśnie. Koszty trzymania ziemi, niecałe 2000, ale tam jest spora ta pożyczka. Także trzeba się było z tym liczyć. Widzicie na tą chwilę, co z misji zarobiłem. No to tak jak mówiłem, na tyle, żeby się utrzymać, żeby nie być na minusie i na to, żeby mi starczyło na nawiezienie, odchwaszczenie, także zasianie moich pól. Nie ma tragedii. Pomijam nowe nabytki, które kupiłem z kredytu, ale to myślę, że zaczął się dzień, więc trochę tego kredytu uda mi się spłacić. Zobaczymy, jak będą ceny wyglądały. Ale myślę, że to już ceny i cała reszta będziemy robić w następnych odcinkach. Pole numer 24. Tutaj sąsiad pewnie chciałby, żeby mu skosić, ale koszenia chyba na razie wystarczy. Myślę, że teraz by trzeba było ewentualnie tylko spróbować z tym burakiem. Czekajcie, gdzie ja to mam? Aha, tu mam jeszcze most przejechać. Jadę znowu na kierunku wskazie. O, prawie po barierce. Aha, i tu muszę wjechać na ten elewator zbożowy wschodni. No i wychodzi na to, że tutaj powinienem mieć możliwość jedną plandekę, odkrywamy drugą plandekę. Zobaczmy, jak wygląda prawa, syp, tył,
lewa. Dobra, sypiemy pierwszą przyczepę. No, jestem ciekaw, ile mi tego owsa zostawi. Maluteńko. Maluteńko tego owsa będzie. Prawie nic. Prawie nic owsa nie zostanie. Nie, 11 ton to te skale są takie. Te porównawcze, tylko wiecie co, ja bym się sprawdził. Skoro mogę mieć... Można to sypać na pociąg. Nic nie widać. Tutaj chyba nie. No dobra. Czekajcie, teraz by pasowało, żebym stąd. Jak ja mam stąd wyjechać teraz? To jest zagadka. No nie no, przez tory na przełaj. Że się z tymi przyczepami tu nie obrócę. No tu też na tory. Ale ktoś se to wymyślił. Dobra. Cofniemy trochę, na ile się da. No, dyszel jeszcze się nie złamał, burty nie odpadły. Jest drzewo. Tak, po szerokości. Uda się, czy się nie uda? Co się nie uda? I jak się uda? Dobra. Następnym razem będę, mam nadzieję, pamiętał, żeby wjechać tu najpierw i zawrócić. Dobra. Aha, jeszcze miałem odebrać, moi drodzy. Jak już wysypałem sąsiadowi wszystko, to teraz warto byłoby odebrać kasę za misję. No i super. Dobra. Dobra, jedziemy, wrócimy to. Odstawimy, jest 20 tysięcy, plus jeszcze troszkę zboża mam. Także przykryjemy tylko przyczepę ze zbożem, drugiej nic nie będzie. Dobrze, i się umyje, jak będzie padać. Także wracamy na farmę. Nie wiem, czy w drugą stronę nie byłoby szybciej i prościej, ale... No dobra, już tutaj obrałem drogę, to wrócimy tutaj. Aby tylko jeszcze zawieźć zboże do elewatora. Nie do elewatora, tylko do silosu naszego. Bo w elewatorze właśnie byliśmy, wysypaliśmy sąsiadowi owiec, zostawił nam 11 ton, no też ten owiec nie sypał dużo, także tutaj niewiele mu z tej przyczepy oddałem, bo tam było ze 3 tony, plus jeszcze tam 1017 czy 1170 parę dostałem kasy. Czekajcie, ja sobie podejrzę tylko, gdzie ja tu mam jechać? Na dół najlepiej. Dobra. I akurat dwóch dziadów się tu zjedzie. Dobra, jedź. Zanim tamten dojedzie, to ja zdążę wyjechać. Dobra. Mapka, żebym miał podgląd. I teraz mi się wydaje, że tu muszę sobie skręcać tą boczną dróżkę i tak. On ma takie mocne światło, ja myślałem, że on jedzie na czołówkę do mnie. Także misję koszenia będziemy mieli z głowy, moi drodzy. Kuje się misja
mam nadzieję z burakiem. Będzie dość trudna misja, bo czasowo, że tak powiem, trochę to zejdzie. To jeszcze tak, żeby nie za długo. No i wysypujemy. Dobra, wysypaliśmy. Ile tu mamy? Owca 25 ton, ceny na razie nie ma szału. Elewator zbożowy wschodni 1136, to tu nawet fajna cena na owiec, ale jeszcze nie sprzedajemy owca. Ja tylko jeszcze na szybkości, żeby już, że tak powiem, zakończyć te wszystkie pomisyjne i w ogóle zabawy, podjadę na szybkości. Dobra, muszę sobie to zmniejszyć, bo za szybko. Wózek jest naprawiony. Aha, to headeru mi nie naprawi. A to musiałbym go zdjąć z tego. Idź ty się bujaj. Z garażu cię zaraz naprawię, jak będzie wystarczająco uszkodzony kombajn. Dobra, wejdę do garażu, sprawdzę ten header. Tak, wymaga naprawy, więc dobra, już go naprawiłem, nie potrzebuję się rozpinać. Dobra, cyk, pyki, myk. Dobra, jeszcze szybkie mycie. No za blisko sobie chyba stanąłem, ale upierdzielony ten kombajn. No wygląda, jakby w polu pracował, ja nie wiem. To mi go tak ubrudził. Słuchajcie, szyby trzeba mu umyć, bo już w tych szybach nic nie było widać. Dobra, wózek nie miał się od czego pobrudzić, ale header się pobrudził. Trochę za blisko sobie tym kombajnem stanąłem. Dobra, moi drodzy, sprzęt naprawiony. Teraz pootwierać garaże. Dobra, header do garażu, zaraz traktorem wepchnę, będzie szybciej. Tu odepnę przyczepy. Musiał wymyślać, wykombinować tylko gdzie tą jedną. Też myślę, że przyczep nie będę chował. Co tu się stało? On tak dęba stanął. Coś zbugowało.
Czekaj, ci światła sobie włączę, żebym ja tu coś więcej widział. Przyczep nie będę chował, bo zaraz jeszcze jest w planie misja z burakami, ale to już na następny odcinek będzie. Więc to podjadę, tylko pomyję. Jeszcze muszę tylko naprawić i schować na razie. Drodzy, tutaj tego fenda i opryskiwacz. Nie mam żadnego baniaka na paliwo. To jest gorsza sprawa, ale dobra. Jakoś to połapię. Opryskiwacz. No i nie ten klawisz wcisnąłem, więc wyszło. Ale ufajdane, ale trochę to popracowało. Trzeba ten opryskiwacz też umyć. Fint się też pobrudził. Najbardziej to chyba się pobrudził obciążnik, widzę. Zaraz po opryskiwaczu zniknie. Dobra, on ma chyba taki słaby kolor. To mamy ogarnięte. Cyk. Miejsce na opryskiwacz jest, więc wjeżdżamy. Dobra, tam stoi. Fingier z przyczepami. No i dobrze, moi drodzy, troszkę to ogarnąłem, chwilę dłużej znowu zeszło. Ale jak widzicie, no tak wygląda praca, więc co to długo gadać. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę.